Poranek środowy, chora pora. My i Wiki Gawor. Nie wiem, czy my się zgadzamy, że przychodzić do roboty o 10 to jest ciężkie zadanie. Jest ciężkie zadanie. W sensie ja nie lubię w ogóle wstawać z rana, myślę, że nikt. A to już chyba za to taki maraton wywiadowy. Wiesz co, ja w ogóle przeważnie jestem jakby zmuszona do tego, żeby wstać rano, więc już się tak trochę do tego przyzwyczaiłem. Mhm. Ale masz jakiś taki układ budzików, wiesz, bo każdy ma takie swoje. Mam. On wystarcza, czy tam ktoś jeszcze ciągnie za nogę? Wiesz co, zaczyna się chyba od 2 w nocy. Maraton budzików? W sensie ja mam te wszystkie takie, ja ci później pokażę. Dobra. 2, 3, są 4. Okej. Okay. Tam leci grubo. Czyli to oznacza, że faktycznie, rozumiem, teraz dopiero zrozumiałem, że najwcześniejsze wstawanko musiało być kiedyś o 2, bo czasem są takie... Uh-huh. No dobra, to jednak nie będziemy tak narzekać na tą 10 rano. Szczególnie, że spotykamy się przy fantastycznej okazji, przy premierze twojej najnowszej płyty. Uh-huh. Terminal 3, nie wiem, czy tak po... Terminal 3. Tak. A dlaczego taka lotniskowa tematyka? Powiem tak, generalnie przy tworzeniu całej płyty miałem taki zamysł trochę, żeby napisać o tym, jak moje życie wygląda z backstage'u. Mhm. Typu, że wiesz, cały czas jestem na walizkach, w drodze, przeważnie w domu, w hotelach, wiesz co mi chodzi. Więc bardziej szłam w taki, raczej w taką, taką stronę. I też jakby symbolem takim, który się cały czas powtarza na płycie, jest to samolot jakby walizki. Porzucane jakby ciuchy, pluszaki, słuchawki. Bałagan. Życie nastolatki, która też robi karierę. Myślę, że tak, ale chciałam o tym napisać. Też jakby miałam taką przerwę i nie było mnie tak dużo jakby w socjalach. I właśnie przez ten okres pisałam sobie właśnie tą płytę. I tak jakoś wyszło. Bardzo dobrze wyszło. Czy ta przerwa była ci jakoś potrzebna, ta przerwa od internetu? Myślę, że tak. Myślę, że każdy ma takie czasami dni, gdzie trzeba się odseparować od wszystkiego i tak zostać ze sobą. Więc ja raczej tak miałam, potrzebowałam tego. I też chciałam tą płytę napisać w takim spokoju, bez żadnego takiego napięcia medialnego i tak dalej. Nikt nie wiedział, że w sumie piszę tą płytę. I myślę, że to był fajny move. Czułam się też bardzo komfortowo w studio, bo tak jak mówię, nie miałam żadnego napięcia od mediów i tak dalej, więc myślę, że... Słychać ten komfort pracy na płycie. Ze szczerego serducha muszę powiedzieć, że jak przesłuchałem, pomyślałem sobie naprawdę bardzo, bardzo dobry pop. A druga moja uwaga, nie wiem, takie przemyślenie, od pierwszej piosenki przy niektórych miałem takie... Ja tam słyszę bardzo mocno Margaret. Czy ona maczała palce w tej płycie? Pisaliśmy razem właśnie dużo w sumie nut, które są na tej płycie. Co mnie bardzo cieszy, bo jest niesamowitą osobą i bardzo mi się podoba, jak ona pisze muzykę, w jaki sposób ona też ją pisze. KCZ też nam oczywiście pomagał przy całej produkcji. No i zahaczyłam też producentów z Londynu, którzy jakby pracują z cudzymi osobami, to Purita Ora i tak dalej. No to jest też mega wyróżnienie. Więc Baw, właśnie o którym mówię, też maczał palce w tym całym projekcie, bo też po prostu Ryan, tam jest w sumie dużo, dużo fajnych ludzi, więc ja będę te wymieniać, ale myślę, że przy tej płycie najfajniej mi się w ogóle pracowało, jeżeli chodzi o studio. Mhm. Fajną mieliśmy też atmosferę, śmieliśmy się dużo przy pisaniu tej płyty. No i ona nie była taka, nie była robiona na stresie, więc myślę, że dlatego też ona brzmi tak inaczej. I dobrze, i powiedzmy, dobrze. Ja mogę to zdecydowanie powiedzieć, tobie też skromności nie powinno brakować, bo efekt jest bardzo, bardzo okej. Okay. Ale wracając do Margaret, w swoim przypadku no, nie trudno mieć starszą koleżankę z branży, że tak powiem. Więc jeżeli ona też pełniła taką rolę wspomagającą, pewnie też trochę opieki, czy jaka ona jest dla ciebie prywatnie i jakie rady od niej usłyszałaś? W ogóle Maggie jest serio niesamowitą osóbką. W sensie ona tam bardzo mnie wspiera, ja to odczuwam. I pamiętam, że tam była jakaś taka sytuacja, gdzie medialnie coś tam poszło nie tak i właśnie napisała do mnie, że o, nie martw się, coś tam i dała mi takie duże takie wsparcie, więc ja cały czas w sumie od niej czuję takie... Dużo to dla ciebie znaczy jako osoby, która jeszcze uczy się trochę też tego show biznesu? Myślę, że dla nas takich młodych osób, którzy jakby dopiero zaczynają swoją jakby
drogę muzyczną, jest takie wsparcie bardzo ważne, bo na przykład ja nie wiem, na przykład nie wiedziałam o niektórych rzeczach, które się dzieją w branży muzycznej, jakby takie wsparcie też jakby mentalnie jest bardzo potrzebne. Jasne. Jestem bardzo wdzięczny, że właśnie jest taka osobka jak Margaret i fajne jest to, że od mojego słowa ją słuchałam, a teraz jakby mam od niej wsparcie, ją widzę. Ziomeczki. Często, tak, i piszę z nią muzykę, więc to jest crazy. O jakich rzeczach nie wiedziałaś? Bo faktycznie to nie jest tak, że jak robimy muzykę, to tylko zamykamy się w studiu i możemy o tym śpiewać te piosenki, ale ja zawsze mówię, że bycie w mediach, show business to jest pewnego rodzaju gra. O jakich rzeczach nie wiedziałaś? Tak, więc wiesz, jakby myślę, że w każdym jakby biznesie, jakby, i jakby jeżeli chodzi o branżę muzyczną, jest dużo plusów i minusów. Na przykład plusy są takie, że mogę spełniać swoje marzenie, jakby tworzyć muzykę i robić to, co kocham. Minusy są takie, że jakby jest to ciężkie. Nie wygląda to tak, wiesz, że wchodzę na scenę i jakby jest po wszystkim, tylko są dodatkowo próby, które trwają długo. Są próby choreograficzne, które też są jakby bardzo męczące. Czasami jakby nie ma też czasu dobrze się wyspać, tak jak mówię, czasami nawet jest pobudka o drugiej czy o czwartej, więc jakby... To jest też praca wielu osób, że wiele rzeczy, tak, my nie widzimy. Tak, więc to... Nie wiem, no myślę, że trzeba mieć jakby dobrą psychikę i dużo, i bardzo dużo energii i być przygotowanym na taki hardcore, bo ten hardcore praktycznie jest cały czas, nie? Więc jakby... Ale myślę, że więcej jest tych plusów, co mnie uszczęśliwia. A jak silna jest dzisiaj Vicky Gabor, żeby w tych rozmowach z dorosłymi powiedzieć im swoje zdanie, nawet jeżeli byłabyś jedna na 10 osób, które mają inne? Wiesz co, czasami tak jest. I ja wcześniej, jak zaczynałam swoją historię właśnie z muzyką i jakby te początki takie moje, bardzo się bałam swojego zdania i wstydziłam się mówić głośno o tym. Teraz myślę, że przez to doświadczenie, które już jakby dostałam, jakby cały czas się uczę nowych rzeczy. Myślę, że jest po prostu łatwiej. Też mam bardzo fajny team teraz, który dba o to, żebym też mówiła głośno o swoim zdaniu. I myślę, że przeszłam troszeczkę już i nie wstydzę się tego. Nie wiem, jakby mam swoje zdanie, jakby trzymam się tego zdania, jakby jeżeli coś mi się nie podoba, to z tyłu głowy mam to, że robię to dla fanów, ale też i dla siebie powinno. I że to musi być też po twojemu. Jestem też szczęśliwa, więc. Jasne. Wracam jeszcze do krążka, bo też inne moje przemyślenie było takie, że szczególnie w tych polskich piosenkach bardzo pięknie i wyraźnie brzmi twój wokal. Nie wiem, czy to jest tak, bo to nie jest po prostu rzecz zwyczajna dla wszystkich płyt polskich artystów. Tak samo dla filmów czasami mamy problem po prostu z tym dźwiękiem. Czy w jakiś specjalny sposób staraliście się, żeby tak było, czy tak po prostu wyszło? Nie, to jest po prostu dobry miks piosenek. Też jakby, wiesz, pracuję z bardzo, jakby z ludźmi, którzy są na wysokim poziomie. Jakby to miksowanie tych piosenek właśnie tak brzmi, bo dobrze się znają na swojej pracy, więc jakby to nie jest, wiesz, taki jakby mix, że typu Aruć mi tam wleciał na maksa, tak, i tam czyści tę wokal, tylko jakby bardziej jakby... Ale czasami możesz zaśpiewać coś raz i po prostu dajesz tę wersję, bo nie wiem, tak jak mówisz, was akurat nie gnał czas, więc mieliście duży komfort. A czasami po prostu jakoś tam się zaśpiewa, potem ja odsłuchuję płytę mojej ulubionej artystki, ale muszę zajrzeć w książeczkę, bo nie mam pojęcia, o czym ona tam śpiewa. W twoim środku jest po prostu zupełnie inaczej. Byłem ciekawy, czy to były też jakieś efekt waszych po prostu prób, by tak było. O dykcję, to bardzo się staraliśmy nad dykcją. W ogóle miałam lekcję? Trenera wokalnego, trenerkę wokalną, taką Mimi, która była w studio i właśnie mówiła mi, nie, to musi być tak, bo tutaj jest niewyraźnie. OL, wsadź tam jakoś. I nie wiem, no w sumie... Powiem tak, dużo to dało. I nie oszukasz mnie, bo dziękuję. Bardzo było czuć, że tam faktycznie dziękuję. Dobrze czasem posłuchać kogoś. Dostałam jakby falę taką... pomoc dostałam dykcyjną. Potem sobie nie ogarniałam. Normalna sprawa. Jakby każdy w naszym zawodzie, jaki by nie miał, to sobie robi jakieś szkolenia po to, żeby być lepszym, więc dlatego super, że taka też trenerka na miejscu była.
Zastanawiałem się też właśnie, jeżeli chodzi o język, bo czy tobie jest łatwiej po polsku czy po angielsku, jeśli chodzi o muzę? Nadal jakby czuję się bardziej komfortowo w angielskim. Myślę, że jakby jest po prostu łatwiejszym językiem. Polski, jeżeli też chodzi o dykcję, to jest mega, mega ciężki. Ja do tej pory mam czasami, wiesz, tam jakieś trudności, ale staram się przestawić na ten polski, bo jednak jestem tutaj i tworzę dla polskich odbiorców, więc dlatego też na tej płycie jest więcej polskiego. Wcześniej było więcej angielskiego. Myślę, że jak uda mi się trochę wypłynąć za granicę, to raczej będę bardziej cisnąć angielski, ale raczej teraz będzie polski. To właśnie w muzie łatwiej ci jest po angielsku, a w mówieniu polski czy angielski? Angielski. I to jest podjazd do pytania o to, czy w domu rozmawiacie po angielsku. Słyszałem, że z siostrą jest tak, że czasem gadacie po angielsku, czy zwykle gadacie Nie, po angielsku? Cały czas. Cały czas? Cały czas. Od czasu do czasu wplątujemy romski, ale polskiego jakby kuleniusz. A z mamą? Po romsku. Okej, okay. To naprawdę polski jest jakby najmniej używanym takim językiem dla ciebie w tym języku codziennym. Polskie używam właśnie na wywiadach. Jak jestem po prostu, powiedzmy, w pracy, to właśnie jestem polski. Ale jak jestem w domu, to nie używam często, bo jestem praktycznie przyzwyczajona do tego angielskiego, nie? To jest jakby taki mój domowy język. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy lubią sobie tak z anonimowego konta szybko wrzucić negatywny komentarz na przykład do internetu, to jest też cenna informacja, bo czasem nie myślimy o tym, że to nie jest tak, że to jest jakieś twoje widzimisię, ale po prostu gdybyście wy na co dzień nie używali polskiego, to być może trudno byłoby wam w tym zawodzie czy przed kamerą po prostu na co dzień operować po prostu niezwykłą polszczyzną. Dziś na przykład mam takie wrażenie, że zrobiłaś ogromny progres, pamiętam nasze poprzednie wywiady, dziś sobie gadamy mega swobodnie i jest to mega super rzecz, ale właśnie też o tym, o tych komentarzach innych, mówisz w swoim najnowszym singlu Kiss and Fly. Przeczytałem w informacji prasowej, że jest to pewnego rodzaju manifest. Manifest dotyczący tego, że być może jest jakiś twój obraz w sieci, jest on zaburzony, ale ty mimo tych czasem negatywnych komentarzy, które się zdarzają, robisz swoje, robisz to wszystko na własnych zasadach, bo po prostu gdzieś tam indziej jesteś prawdziwa. To jaka jest ta prawdziwa Vicky Gabor? To też właśnie to, co teraz powiedziałaś, też jest jakby wplątane w tą płytę. Kiss and Fly i też nawet wizja, która dosłownie ma tekst, że to jest twoja wizja, mnie, a nie ja. Tak. Jest o tym, że ludzie sobie wykreowali taką wiki typu media niektóre, wiesz, takie... Jaką wiki? Artykuły typu, że właśnie sobie powiększyłam usta i tak dalej. To jest taka wykreowana wiki przez ludzi, którzy mnie praktycznie nie znają. I wiesz, niektórzy ludzie czytając takie rzeczy jakby wierzą w to, no, nie? I to też przez to się robią takie hejty, bo niektórzy nie wiedzą, że jest tylko to jest tylko taki wymyślony wpis, bo niektórzy jakby tego nie ogarniają, więc ja też chcę o tym jakby rozmawiać, mówić o tym głośno, żeby ludzie sobie z tego zdali sprawę, że no te rzeczy, które oni czytają, nie są w ogóle prawdą. Ja myślę, że powinniśmy się też w ogóle wszyscy bardziej wspierać, jakby wspierać artystów i mówić o nowościach, o których jakby my tworzymy i nad którymi pracujemy tak ciężko, a nie właśnie tak ciągnąć nas na dół i mówić o takich hejtach, więc... Czy ciebie ten hejt dotyka? Wiesz co, wcześniej dotykał, teraz bardziej skupiam się na tych pozytywnych komentarzach i jakby staram się nie czytać tego negatywu, bo nie mam po prostu też czasu, żeby się, wiesz, dołkować, nie? Jasne. Mam tyle pracy i tyle tego wszystkiego, że jakby raczej się fokusuję na muzyce i też na nowościach, które będą się działy w tym roku. Ale hejt dotyka nas wszystkich. Myślę, że nie tylko artystów, ale też jakby normalnych ludzi, którzy, nie wiem, też moich fanów, którzy wchodzą do szkoły i którzy do mnie piszą o takich swoich problemach życiowych. Też staram się im pomóc i wspierać ich. Nie czytajcie hejtów, nie zwracajcie na to, nie zwracajcie uwagi też na te hejty, bo myślę, że to są ludzie, którzy po prostu nie mają na siebie pomysłu i zamiast zająć się swoim życiem i znaleźć jakieś takie swoje ciekawe zainteresowania, to hejtują innych, bo się nudzą w domu. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo też nie ma co normalizować zjawiska hejtu, ale pamiętam też takie twoje wypowiedzi, gdy byłaś o to pytana, bo przecież byłaś wielokrotnie, że jednak miałaś taką postawę, moim zdaniem, pewnej maski, jakąś taką obroną, gdzie mówiłaś, nie, spływa to po mnie, w ogóle się tym nie interesuje. Ja ci wtedy nie wierzyłem. Serio? Nie, to wierz mi, że teraz jakby
myślę, że w tamtym okresie, jak ci to mówiłam, to też płynie spływało. Jakby nie, ja mam takie, wiesz, ja się cieszę z tego, co mam, cieszę się z moich jakby, no, że robię muzykę, jakby spełniam swoje marzenie. To wiem, że to są ludzie, którzy po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, nudzą się swoim życiem, no bo jak hejtujesz innych i piszesz takie głupie, nawet czasami są takie paragrafy. Komu się chce siedzieć i pisać tyle tego, więc ja wiem, że to są, wiesz, tacy ludzie, którzy po prostu nie mają pomysłu na siebie, no i jedyne, co mają do roboty, to siedzenie w domu i pisanie takich głupot. Więc ja polecam spacer albo kupienie sobie jakiegoś zwierzaczka i zajmowanie się jakimś zwierzakiem i zrobić jakby, wiesz, dobry uczynek. Tak, bo te dobre uczynki zmieniają się też w dobre intencje, bo tak. Jakby były dobre intencje, to by nie było takich właśnie komentarzy. Ale do Kiss and Fly powstał też niezwykły klip. Tak, powstał fajny klip, który w ogóle opowiada o tej całej historii, który jest jakby w tekście. Było też troszkę śmiesznie, bo to brzmi tak źle, ale jakby dostałam... Mieliśmy mieć aktora tak. W klipie. No ja już widziałem ten klip. No super. I jakby dostałam parę propozycji aktorów i miałam jakby wybrać. Oczywiście było to trudne zadanie, było tam bardzo dużo ładnych ludzi, ale... Tak. Musiałam wybrać osobę, która mi najbardziej jakby wizualnie pasuje do klipu. Właśnie wybrałam. To był po prostu casting na twojego klipowego chłopca. Nie, żadnego chłopca, nie, to nie, w ogóle tak nie. Ja, kolega, friend. Dobrze. No, ale w ogóle Kiss and Fly też opowiada o tym, że jakby zamykam pewny rozdział w moim życiu i w sumie nie wiedziałam, jak to trochę pokazać w klipie, więc stwierdziliśmy, że fajnie zrobić taki heartbreak, że takie zamknięcie rozdziału, ale takie, wiesz, jakby związkowe. Mhm. Też na końcu jest taki fajne ujęcie, że zamykam jakby książkę, w której są wszystkie takie moje wspomnienia właśnie z tym chłopakiem. Zostawiam w taksówce, wychodzę i jakby za mną dosłownie jest samolot. Dokładnie. Który dosłownie leciał. Jakby to nie jest fotomontaż, dosłownie leciał jakby samolot, więc jest to jakby prawdziwe. Kiedyś się zagubiłem przy Okęciu, więc wiem, która to jest ulica. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze teledysku, to już czeka na was na YouTubie. Fajnie o tym powiedziałaś, ale też warto zobaczyć. Tak. Trochę to jest tak i od tego dzisiaj zaczęliśmy, że jednak przyszłaś do roboty, mimo że masz 16 lat. Mhm. I zawsze jest też taki temat, jak są gwiazdy tego młodego pokolenia. Pamiętam moje rozmowy też z innymi artystami. No, że jak jest praca, to też trzeba coś zarobić. Czy ty w ogóle wiesz, ile zarabiasz? Wiesz, jakby mam oczywiście jakby... podgląd, w sensie wiem, ile zarabiam. Też jakby ja w ogóle nienawidzę mówić o pieniądzach. Myślę, że pieniądze jakby nie są wszystkim. Dla mnie jakby szczęście i jakby rodzina i takie rzeczy są najważniejsze, ale nie ukrywając, jakby fajne jest to, że mogę robić to, co kocham i nazywać też to pracą. No i wiesz, przy każdej pracy zarabiasz, więc jakby, to jest jakby normalna... Absolutnie. Rzecz. Dlatego też zacząłem ten temat, bo pamiętam na przykład taką rozmowę z aktorem Adasiem Zdrójkowskim z Rodzinki.pl, przede wszystkim znanym. I on mi opowiedział o tym czymś takim, że on miał taką umowę ze swoimi rodzicami, że on akurat nie wiedział, ile zarabia, ale gdy osiągnął 18 rok życia, to miał taką umowę, że wtedy dopiero to pojawi się na jego koncie. Czy ty masz pewnego rodzaju umowy z rodzicami? Bo ten temat pieniędzy jednak jest taki między światem dziecięcym a dorosłym. Ja teraz jakby tych pieniędzy nie potrzebuję, więc ja też jakby odkładam te pieniądze do mojej osiemnastki i raczej będę je inwestować w różne takie fajne rzeczy, bo nie chciałabym, wiesz, jakby rozrzucić te pieniądze na w sumie na takie niepotrzebne rzeczy, więc jakby mam jakiś tam plan z tyłu głowy, który będę realizować. No nawet dość rozsądny, tak jak słyszę. Jak będę, jak skończę po prostu tą osiemnastkę, która będzie w sumie next year, więc za niedługo. A jak na razie te pieniądze, jakby to nie jest taka kwestia, którą poruszam cały czas z moimi rodzicami. Poważniejsza jest dla mnie ta płyta, którą teraz wypuściłam i jestem po prostu taka, wiesz, myślę, że nie jestem problematyczna, i dla mnie teraz najważniejsza jest muza, jakby nie skupiam się, jeżeli coś tam potrzebuję, to wiesz, jakby zawsze... Na bubble tea będzie. Tak, zawsze dostanę tam kieszonkowe i wiesz, jakby
Ja tam nie potrzebuję dużo. I o to chodzi, o to chodzi. No dobrze, to teraz jeszcze wracając do muzy i do tych kierunków zagranicznych, o których przed chwilą mówiłaś. Faktycznie czasem masz w głowie taki pomysł, żeby to rozwinąć na karierę zagraniczną, bo to nie jest tak, że od pomysłu do realizacji jest jedna minuta, tylko to musi być taki bardzo długoterminowy plan. Wiesz co, jakieś tam wstępne plany już w sumie mamy. Też jakby pracuję z dużą ilością osób właśnie za granicą, którzy są niesamowici i jakby też się dobrze z nimi dogaduję, więc to też jest, myślę, że plus, że też się odnajduję w takim innym, wiesz, środowisku? Środowisku, tak. Ale jak na razie raczej tutaj zostaję i tworzę tutaj, bo się dobrze tutaj czuję i jakby mam niesamowity fandom, który mnie praktycznie jest, w sensie nie wiem, to wsparcie od nich jest naprawdę super, jakby myślę, że bez moich fanów nie byłabym tutaj, gdzie jestem teraz. I też mam mega fajne relacje z nimi, więc raczej teraz nigdzie nie... Jeszcze nie, na razie Kiss, a jeszcze nie Fly. Tak, no. Mamy też początek wakacji. Wszyscy cię pytają o szkołę, ale ja zapytam o te już kolejne rzeczy. Czy ty w ogóle wyobrażasz sobie, żeby kiedyś studiować? Czy to jest jednak w dzisiejszych czasach coś takiego, co jak robisz muzę, to można to jednak skipnąć? Nie wiem, czy chcę na studia. Jakby myślę, że to zależy też od osoby, czy chcesz właśnie, czy nie chcesz. Ale ja nie wiem, czy bym miała w sumie czas na studia. No tak, ale to też nie jest coś, za co musisz przepraszać po prostu. Jeżeli chciałabym na jakieś studia, to na pewno za granicą, nie? Aha. Więc jakby już rozmawiałam z rodzicami o tym, że jakbym chciała na jakieś studia, to na pewno... Jakiś konkretny kierunek? Właśnie nie. Myślę, nie? Że... Myślałam, że Londyn, bo jednak spędziłaś tam wiele lat i już go znasz. Nie, myślę, że to jakby nie musi być akurat Londyn, gdzieś za granicą po prostu. Dobra, na razie cię trzymamy tutaj kurczowo. Proszę się nigdzie nie wybierać, proszę promować płytę Terminal 3. Jeszcze jestem w liceum. Jeszcze jesteś w liceum, to prawda, ale to zleci. Słuchaj, naprawdę pielęgnuj ten czas, bo jestem prawie 2 razy od ciebie starszy, nie jest to nic przyjemnego. Wszystkiego dobrego, dzięki. Dziękuję.